Cześć, tu Madzia. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Dzisiaj z naszą Wandzią, słuchajcie, wybieramy się po jedzenie. Głównie po jedzenie. Tutaj widzimy, coś tam troszkę jest. Bo z jedzeniem u nas bieda, ale jeszcze chciałam... Aha, kamieni nam brakuje. Zaraz, Chester, czy ty nie miałeś kamieni? Miałeś kamienie? No dobra, skrzyneczka, dobra. Zrobimy sobie, słuchajcie, bo tutaj już będziemy się osiedlać. Zrobimy sobie tutaj maszynkę. Zobaczymy, co tu jeszcze można byłoby zrobić ciekawego. Więc bo jeszcze coś mówiliście, że wartościowego trzeba zrobić. O, właśnie tak. Łopatkę trzeba zrobić. Dobra, dwa króliki potrzebujemy. Dobra. Potem słuchajcie, chodź, Chester. Nam będzie. Nie, to nie, to ja lubię, Madzia lubi. Gdzie już to wsadziłam? No, proszę, trzymaj. I chodź, Chester, idziemy po jedzonko jakieś. My tutaj zaraz umrzemy, what the fuck, co to jest? Co to jest? Jezu, czy ta gra musi mnie codziennie zadziwiać? Za każdym razem, kiedy bądź to nie zaczynam grać, oczywiście mnie gra zadziwia. Bo jak nie jakieś dziwne, nie wiadomo co, to jeszcze dodatkowo oczyska, to zmutowane świnie. To coś to jest, no nie wiem co to jest, to jest straszne. Dobra, mniejsza, chodźcie sobie skoczymy w dziurę, zobaczymy co tam słychać na nas. Gdzie nas w ogóle wyrzuci? Na bagnach was chyba pogrzało. Dobra, ja tu byłam, ja tu nie chcę, wracamy. Tutaj jedzenia na pewno nie ma. Poszukamy sobie sami. Poszukamy sami, jesteśmy tu, pójdziemy na górę. Może żadnej zarazy po drodze nie będzie. Aj, na tego delikwenta by się bumerang przydał. No cóż, nie mamy tu nie. Ja bym to zaatakowała, bo jestem tego ciekawa, no ale z drugiej strony jak mi przywali i umrę, no to nie będzie miłe. Aha, tutaj już jedzenia nie ma, bo wszystko wyciągnęliśmy. O, tam są pająki. Ludzie, tu nie ma jedzenia, tutaj, tu możemy pójść. Ewentualnie chodźcie w prawo, poodkrywamy troszkę. Co tu się dzieje? A najwyżej padniemy z głodu, będzie sromotna klęska Madzi. Co to jest? Jakieś kwiato oczy, jakieś... Bleh. Cały czas szukam, słuchajcie, czasu, żeby... Wiecie co zrobimy? Powykopujemy może sobie. Ciągle szukam czasu, żeby siąść na wiki i poczytać, no i jeszcze czasem nie ma. Jak? O, wiem, że z tym można sobie amulet zrobić. Tylko. Gdzie to było po pierwsze? Po drugie... Dobra, to na razie zatrzymamy. Jeju, chociaż jakieś nasionka, no! O, grzybki. Teraz czerwone grzybki chyba można było jeść. No, zbieraj te grzybki. Spadaj, ja nie będę z tobą walczyła. Chester, chodź do domu. Chodź, Chester, o, świński domek. O, nowe świnki, siema. O, nasionko. Nie wiem, co z tym zrobić. Boże, co ja bym wyrzuciła. Chester chyba też już wolnych miejsc nie ma. Dobra, masz Chester. O, ty trzymasz pajęczynę, a... Ja się męczę. Spadaj moje nasionko. Ja muszę coś jeść. Jest tu jeszcze coś do jedzenia? Wandzia by nie pogardziła. O, nowe świnki. Ale takie jakoś dziwnie prostegowane tutaj są. Dobra, słuchajcie, to co mamy musi nam wystarczyć. Chciał, nie chciał, musi. Idziemy do domu. Zaraz, bo jeszcze mnie... Gdzieś Wandzia wlazła. Zagapiłam się, bo mnie zainteresowało, czy mam drewno i nie zdążyłam zobaczyć. Najwyżej koło domu gdzieś coś zniknęło. Zjedz sobie, Wandzia, to.
Tam już to rozkopane. Zaraz zobaczymy z tym amuletem. Bierz to w łapę. Aha, dobrze, idziemy. Już pająk nadciąga. Dobra. Będzie Madzia teraz szukała. Może jakieś te? O, mandragora jest. Jeszcze nigdy nie spotkałam w sumie tutaj mandragony. Mandragory. W ogóle mówiliście, że właśnie... O, Czesta zrobiła, tylko mamy za mało drewna. To nic. Trzeba najpierw... Trzeba. Nie zrobimy ogniska. Idziemy po jakieś drewienko najbliższe. Nawet sobie nic nie upieczemy. Żadnych nasionek ani nic przecież bez drewna. Dobra, tłucz to. Ewentualnie jak będziemy padać z głodu, to opisaliście, że te dziwactwa, co powypadały ostatnio z tego... z pająków, to właśnie, że je mogę sobie... tym się leczę, nie? No to tym się będziemy zaraz leczyć. Dobra, spadamy do wioski. Sobie postawimy już ognisko, bo już możemy. Jak trawy nie mamy... Jezusie nazarejski, do czegoś to doszło. Będziemy przy kaganku siedzieć najwyżej. I tak zrobimy, słuchajcie, bo nie zadbałam o to, żebyśmy mieli jak z czymś siedzieć w nocy. Ewentualnie mam jeszcze pochodnik, która daje jeszcze więcej światełka. Więc to jest iście zacne. Więc taki zrobimy, będziemy tutaj z pochodnią. Boże, co to za oczy? Nie! Sio! Ja wiem, że ja mam małą tą poczytalność. Jestem mega głodna. Zjedz chociaż trochę. Ale nie. Nie, sio oczyska. Mam światło, odczepić się. Wiecie co, wyruszamy na wyprawę, my tutaj wrócimy, ale idziemy na tereny, w których już byliśmy. Przynajmniej wiem, że tam było mega dużo jedzenia. I może po drodze zrobimy sobie, słuchajcie, młotek i zbierzemy tam tą starą naszą science machine. No już zaraz będzie ranek, no. Farmy miałam tu porobić i co? Sio, oczyska. Chester broń mnie. No. Won. Dobra, weź to odłóż. Weź sobie to. Wyruszamy na wyprawę, bo to widzę, że nic dobrego z tego nie będzie. Jeszcze jest tylko pocieszająca ta opcja, że tutaj się odrodzimy. I trzeba pozbierać, słuchajcie, Boże, to oczyska. Trzeba pozbierać trawę, żeby mieć normalne ognisko, bo jak to ugotujemy, to zawsze troszkę więcej u nas życia będzie, nie? Spadaj, królik. No, już stać nas teraz na ognisko. Super, dzięki wielkie. Winę tu. Dobra, spadamy. Boże, co ja włączyłam? Jak ja mam to wyłączyć? Dobra, to ZW. Dobra, powróciłam. Oczywiście coś musiałam pacnąć i nie umiałam jak. Dobra, zobaczmy, słuchajcie. O, tędy sobie przejdziemy. Może tu będzie jedzonko, więc daleko nie będziemy musieli iść w sumie. Oddal się troszkę. O, jest coś. O, mamy jedzonko. Będziemy żyć, będziemy szczęśliwe. A. Połóż to. No może być i tu. Zjedz tego kwiatka, podnieś to. I zbieramy resztę. Może jakaś marchewka? Jest marchewka, jeju, ile szczęścia. Tyle wygrać. Dobra, marchewkę połóż. A tak myślę, czy... No ja, no opłaca się rozpalić ognisko chociażby na chwilę, żeby to wszystko utegować, nie? Weź to ugotuj. Zjedz sobie.
Grzyby też. Czerwone pony są spoko, słyszałam. No, zaraz zobaczymy. Dobra, psychoza nam siada. To było złe. To może w międzyczasie pozbierajmy sobie kwiatuszków troszkę. Co to jest? Łuk? Że łuk? Taki łuk, taki, wiecie? Zaraz znajdźmy jakiegoś królika. Przetestuję, czy ty... Jakoś coś działa. O, nasionka są. Boże, już te... Schizy się robią. Ja, mamy mięsko! Jak fajnie, chodźcie, upieczemy. Spadę dziwolągu. Będą mi się schizy robiły, jasno. Gdzie tu moje ognisko jest? Jedz, nie marudź. A jak to... Nie, bo myślałam, że mi ten sanity się podniesie. Co to się stało? To nie ja. Podnieś to. Podnieś też to. Czyżby nasza Wandzia troszkę szalała? No, już Wandzi brzuszek troszkę najedzony. O, daj jeszcze to. Póki to się... Robi... to nasionko zjadł barbarzyńca. Ja tak proponowałabym może nowy sobie ten zrobić, wianuszek. Co by na to? Czy tylko ja mam schizy, czy tutaj jest naprawdę zatrzęsienie pszczół? Nie wiadomo skąd i jak. Weź sobie jeszcze trawkę, na wszelki wypadek. Żeby na ognisko w nocy starczyło. Tu jest kwiatuszek. Mam 5 kwiatuszków dopiero. Przydałoby się więcej. O, nasionka. Dobra, zjedz sobie takie. Nie, zostaw to na razie. Czy te pszczoły za mną latają, czy mi się wydaje? Dobra, powiedzmy, że mi się wydawało. Tu są te dziwne oczy i one się patrzą. Czy mi się wydaje, czy za każdym razem jest ich coraz więcej? Co w ogóle one mają uzmysławiać mi te oczy? I see you. Obserwuję cię. Strzeż się. Pamiętasz, że zginiesz? Memento mori? Czy coś? Dobra, tutaj kwiatków nie ma. Zgólnie bieda. Są pszczoły. Dlaczego sobie pszczół na głowę nie mogę założyć, żeby mi świeciły? Ja tu była? Była tu, Madzia. Aha, tam są te nermy, czy jak one się nazywały. Aja! Dobra, to chodźmy do świńskiej wioski. Tam się w sumie najbezpieczniej czułam. Teraz po drodze może jakie nasionka, o właśnie, się znajdą. Spodem to wszystko moje. Kwiatka znalazłam przy okazji, dodawać. A może jeszcze gdzie jaki kwiatek się znajdzie? Zobaczymy, może w nocy te oczy świecą, czy coś robią. Nie, no nic nie robią. Czy takie jakieś bezpłodne. Aha, dobra, gryzą, dzięki. Chodź tu. Ty, dziwne. Chester. Mogę? Mogę! Ale jak widno się zrobiło, patrzcie od razu. Cześć, świński królu. Ponoć mogę ci to dać. Nie chcesz? A mówiliście, że rzeczy z grobów on lubi. No, ale będziemy mieli węgiel drzewny, to się przyda na te. To się napaliło. Przyda się nam do czegoś tam ponoć tam. Dobra, chodźmy tutaj koło świńskiego króla, sobie się rozpalimy znowu. Weź to drapnij. W ogóle, aha, tu jest moja maszynka. Zaraz sobie popatrzymy, co my możemy sobie tam zrobić. A, dawaj tu światło. Dawaj prawe. Sobie, o. No, zjadłaś troszkę. No, więcej nie ma. Sorry. Tak wychodzi. Zobaczmy, co tu możemy. No, tu złota nam niestety brakuje, tu brakuje desków. Zawsze można zrobić, a właśnie. Jedne deski, na więcej nas nie stać. Zaraz szyszkami miałam popalić. Mówiliście, żebym nie paliła szyszkami, tylko je sadziła, bo wtedy ten drzewiec nie przyjdzie.
Ja tam z chęcią się z nim zobaczę. Dobry drzewiec nie jest zły. Co to jest? Oj, zaraz tam. No tobie Razor niestety niepotrzebny, bo... No to masz. Niepotrzebne ci to, gdyż nie masz brody. Ha, to by się przydało. No to zarazy. Nie no, znaka nie chcę. No to mnie nie stać. O, nasionko jest, chodź nasionko. No ale dzisiaj przynajmniej skizów nie mam. Tak, już oczywiście mi tego uświadomiliście, że ja nie przetrwam zimy. Dziękuję bardzo za to uświadomienie. No cóż, no gdyby was tak do lasu wyrzucić, no to też by za prosto chyba nie było, co? Już tak patrzę, czy czegokolwiek... O! Jeszcze tego miałam do zjedzenia, widzicie. Co prawda ta mi spadła troszkę, ale i tak mi się w ciągu dnia zregenerowała, więc dzisiaj już schizów nie będzie. Może byśmy poszli pozwiedzać? Nie, pójdziemy, wiecie co, w groby kopać. Siema. Idziemy kopać groby. Wiem, że powinnam zadbać o jedzenie, no ale... Co tam wypadło? O, kolejny ten. Diamencik. Mamy jedzenie, jeju, ile szczęścia. No, ale... Dobrze, no. Podnieś go, posadzimy sobie w wiosce i doprawimy kupą. Bierz to. Idziemy do Świńskiego Króla. No, on miał przyjmować te wasze błyskotki, co mówiliście. Masz. Masz. A ty nie chcesz? Ale... Aha, to jest ten. Talizman jakiś chyba, czy coś. Dobra, tu jest jedzonko. Masz zjeść. Ale weź plecaczek z sobą na razie. Na razie to położymy. Póki ogień trzeba skorzystać. Zjedz. I Świński Królu, może to byś chciał? Nie. A ty? A ten chyba wziął. No i co? No i powinieneś być, no, moim przyjacielem i ze mną chodzić. Niewdzięczne stworzenie. Dobra, o! To skąd się tu wzięło? Dlaczego w grobach nie ma jedzenia? No tak, jeszcze duch mi potrzebny. Świnki, mam coś dla was, skarby moje. Chodźcie, prowadzę wam ducha. Widzę, że wy się duchów nie boicie. No chodź duszek, chodź zjawo. Maro nieczysta. Królu, patrz co ja przyprowadziłam. Biedny tu. Dobra, udało się w każdym razie. Dobra, to idźmy jeszcze sobie groby pokopmy. Z tego duch chyba wyleciał. O, nasionko, kwiatuszek. Och, jak ładnie. Dobra, i jeszcze, słuchajcie, mieliśmy sobie drzewa trochę naciąć. Znowu skończy się na tym, że nie będzie z czego zrobić ogniska. Tak się skończy. Chester, nie masz tam gdzie miejsca? Oczywiście, że nie masz miejsca. Dobra, co możemy wyrzucić? No dobra, postać na razie tego krzaka tutaj. Miałeś go posadzić. No. Potem skombinujemy kubkę na krzaki. Odcinamy to. Czemu mi się wydawało, że moja ta się kończy? W ogóle muszę sobie tą skrzynkę zrobić. Dzisiaj nazbieramy drzewa. Chodź na to duże drzewo, przynajmniej więcej wypadnie. No, dopiero połowa dnia, no to jeszcze zdążymy pewnie. Coś się dorwała, tego nie zebrałaś. Wianek nam się kończy. Jeszcze ze dwa kwiatki by się przydały. Dobra, powiedzmy, że drewna nam na razie wystarczy. Chodźmy szybko po trawkę i może znajdziemy przy okazji kwiatki.
bo kwiatki na nowy wianuszek nie pogardzimy. Co, świnka? To trzyska. Dobra, oczyski nie zaczepiamy. Tam są nasionka na górze. Tu kwiatki zawsze rosły. A, mamy jagody, będziemy żyć. O, Indor się gdzieś wystraszył. Mamy nasionka, jak ładnie. Dobra, tam jest ta trawa, widzę. O, tu jest. Zbieraj. Co, nie możesz ci wrzucić? Dobra, ja będę nosiła za ciebie. A, no dobra. Weź. Wyrzuć. Zjedz sobie. No, ognisko już jest. Ja bym chciała jeszcze kwiatkę. Tu pszczoły zamiast kwiatków, no wiecie wy co. Daj mi to. Tu robi się bieda, no, z tym moim. Dobra, wracamy powoli do tych... Wesoły kostek. Wracamy do świnek, tam jest bezpiecznie. O, są kwiatki. Jeszcze jeden tylko. I Madzia będzie szczęśliwa. Razem z Wandzią. O, grzybki nam wyrosły. Okom dziękujemy. Chciałam je podpalić, ale może jednak nieco. Są pająki. Proponuję to podpalić. Czy tam były kwiatki przy pająkach? Dobra, nawet jak były, to i się słoiczyły. Tyle w temacie. Dzień dobry, Bandzia przyszła. Znowu trawy nie mam. To nie, będziemy palić las. O. Że tu gdzieś blisko jest trawa, o czym nie wiemy. Już nie wydaje mi się. O, mamy kwiatka. Robimy nowy wianek. Smacznego. Czy ja tu słyszę jakieś dziwne dźwięki, czy mi się wydaje? Nie wiem już sama. Dobra, no nie mam nic jak tego rozpalić. Najbliższe trawy są tu. To niekoniecznie wyrośnięte. Dobra, zjedz połowę ich tako, niegotowanych, że tak powiem. Już do nocy chyba wytrzymasz, nie? No właśnie, aha, tam jest moje wdzianko. Moglibyśmy deski znowu zrobić. Ile nam tych desek wyjdzie? Skąd te oczy? Wam oczy? Ja mam pochodnie. No mi się by the way kończy, ale mam kaganek, więc się odczepić. Bo zacznę podpalać. Sio. Gdzie jest król? O, króla pooświetlam. Przy królu mnie nie zaczepiać. To władca w końcu. Świńskiej wioski, ale władca. Nie wolno Wandzi. Jakie on ma śmieszne nóżki? Ty co? Sio. Zresztą zaraz będzie ranek. Czy wy możecie mi tu? Ja mam kaganek. O. Jej, i Wandzia przetrwała. Dobra, to słuchajcie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało nam się przetrwać. Jest straszna bieda z jedzeniem, a ponoć od dzisiaj zaczyna się... Albo od 21 dnia. Nie pamiętam, 15-21, widzicie tak. Zaczyna się zima, nie wiem. Czym, raczej my tego nie przetrwamy, no ale wiecie, w sumie to się zakończy seria, akurat będzie seria z Amnezji najnowszej, która wychodzi by the way za 2 tygodnie. Nie, no może przetrwamy, chciałabym przetrwać jak najdłużej tutaj. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, żeby nie przedłużać, dzięki wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Powiedzcie mi, co to są te oczy, one są straszne. Tak, i zapraszam was na kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.